Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ma nowego komendanta. Na stanowisko powołano inspektora Tomasza Michułka, który swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi sprawując szefostwo w wojewódzkich komendach łódzkiej i mazowieckiej. Co ciekawe, to funkcjonariusz powołany do służby z emerytury, na którą przeszedł, jak tłumaczył, ponieważ nie zgadzał się z kierownictwem w wyższych strukturach policji. Fatima Orlińska. Następca nadinspektora Romana Rapsztyna ostatnie lata przebywał na emeryturze. Propozycję powrotu do służby przyjął, ponieważ ma poczucie, że dla policji jeszcze może sporo zrobić. Ważne jest, aby funkcjonariusze policji koncentrowali się na swoich zadaniach, a głównym zadaniem jest służba na rzecz społeczeństwa i tutaj, żeby należycie realizowali stawiane przed nimi zadania. Zawsze obejmując nowy garnizon mam taką zasadę, że wizytuję wszystkie komendy, więc tutaj mam co robić na Śląsku. Nowy komendant zapowiedział, że nie chce w śląskiej policji przeprowadzać rewolucji, a dokonać ewolucji, choć chwalił, że to jedna z lepiej funkcjonujących komend wojewódzkich w kraju. Komendant Michułka zapowiada również wzmożenie aktywności, które mogłyby sprzyjać młodym w podejmowaniu decyzji o podjęciu służby w policji. Nowego komendanta przywitał m.in. zastępca komendanta głównego policji. Panie komendancie Tomaszu, obejmuje pan garnizon w regionie, który jest niesamowicie atrakcyjny pod względem turystycznym, naukowym, do którego przybywa bardzo wiele osób i ten poziom bezpieczeństwa musi być zachowany, aby się tutaj czuli bezpiecznie, bezpiecznie rozwijali się, bezpiecznie się uczyli, bezpiecznie wypoczywali. Swoje oczekiwania wobec nowego komendanta ma też powołany niedawno wojewoda śląski. Liczę na dobrą współpracę z panem komendantem. Może pan liczyć na moje pełne wsparcie. Chciałem również zaznaczyć, że obejmuje pan garnizon w dobrej sytuacji. Inspektor Tomasz Michułka poza doświadczeniem w kierowaniu dwoma komendami wojewódzkimi ma również w dorobku funkcję zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, a przez ponad dwie dekady służył w pionie kryminalnym garnizonu łódzkiego. W 2019 roku odszedł na emeryturę.